Jakie są misie, które przyniosłyście dzisiaj? Mięciutkie pluszowe. A mają jakieś imiona? Tak. Wioletta. Miś ma na imię Wioletta, czyli to dziewczyna, tak? A mój ma na imię Ślicznotka. A mój miś Pyś. Śpisz z nim? On jest... To jest mojej siostry. A pożyczyła ci dzisiaj? Ona spała u babci. A po co misie są dla... Po co dzieciom misie? Żeby przytulać. Ściskaj się, żeby z nimi spać. Dziękuję wam bardzo. Wy jesteście z jakiej grupy? Żeby je kochać. Z Krasnej. Misie to najfajniejsze pluszaki, jakie można sobie wyobrazić. Miś służy nie tylko do tego, aby dziecko mogło przytulić pluszowego misia, ale jest to jak gdyby powiernik. To właśnie misiowi dzieci mogą powierzyć swoje najskrytsze tajemnice. Mogą go przytulić, mogą z nim porozmawiać, a nawet wziąć go na spacer. Dzieciaki ze Słonecznego Przedszkola w Sieradzu zabrały dziś swoich ulubieńców na spacer. W przedszkolu bowiem wielkie święto, Światowy Dzień Pluszowego Misia. Nieprzypadkowo to 25 listopada. Maskotka właśnie wtedy rozpoczęła światową karierę. I choć minęło już 113 lat, wciąż jest najpopularniejszą przytulanką. Historia pluszowego misia zaczyna się w 1902 roku, kiedy to ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, Theodore Roosevelt, będąc na polowaniu, sprzeciwił się zabiciu młodego niedźwiadka. Świadkiem tego wydarzenia był Clifford Berman, który uwiecznił tę historię na rysunku. Rysunek ten ukazał się w gazecie, gdzie ujrzał go Morris Mishton, właściciel sklepu z zabawkami. Mishton wpadł na pomysł, aby wykonać kilka zabawek przedstawiających misia i zobaczyć, jak będzie się sprzedawał. Jak można się domyślić, pluszowe misie sprzedawały się znakomicie. Producent zwrócił się z prośbą do prezydenta o zezwolenie nadania misiom imienia Teddy. I tak się je nazywa do tej pory. I od ponad 100 lat misie towarzyszą dzieciom na całym świecie, dodając im otuchy, pocieszenia i łagodzą lęk przed samotnością. Urodziny pluszowego misia w Słonecznym Przedszkolu w Sieradzu były bardzo huczne. Dzieci śpiewały, recytowały wierszyki, słuchały bajek, a nawet próbowały misiowego przysmaku, czyli miotku. We wszystkich zabawach towarzyszyły przedszkolakom oczywiście pluszowe misie. Wszyscy są, witam was, zaczynamy już czas. Jestem ja, jesteś ty. Raz, dwa, trzy. Wszyscy są, witam was, zaczynamy już czas. Jestem ja, jesteś ty. Raz, dwa, trzy. I głośno. Wszyscy są, witam was, zaczynamy już czas. Jestem ja, jesteś ty. Raz, dwa, trzy. Wieczorem przyszedł dziś i powiedział mi to.
Świetnie, brawo. Dziękuję. Ja mam misia pluszowego i chcę dać go tobie, by był twoim przyjacielem, weź go proszę sobie. Spróbuję. Ja mam misia pluszowego i chcę dać go tobie, weź go twoim przyjacielem, weź go proszę sobie. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Ja mam misia pluszowego i chcę dać go tobie, weź go twoim przyjacielem, weź go proszę sobie. Miś ma dzisiaj urodziny. Dostał kartki od rodziny. Mama mu piekła torcik. Słodki zapach wszystkich korci. Ale co to? Nie do wiary. Nie ma tortu. Czy to czary? A torcik ucieka. Może w górę wbiegł schodami? Ukrył ciasto za drzwiczkami? Tort ktoś zwędził. Szybko czmychnął i na dudka go wystrychnął. Coś dostrzegli przez okienko. To był torcik. Zniknął prędko i za chwilę całkiem zginie. Miś się wspina tam po linie. Rzecz to bardzo osobliwa. Czemu tortu wciąż ubywa? Prędzej spiesz się, misiu mały, zanim torcik zniknie cały. Gdzie ten tort? To coś nowego. Tort się bawi w chowanego. Miś spróbować chce torcika, który ciągle mu umyka, więc okruszków śladem idzie. Lecz torcika nie ma nigdzie. Całe szczęście, ptaszek mały ciągle miał kawałek cały. Podzielił się z nim z ochotą, bo przyjaciół ma się po to. Te dzieci, które były bliżej, to widziały, kto ten torcik zjadł. Po kolei wam pokażę, co tu się działo za drzwiami. Kto zjadł pierwszy kawałek torcika? Myszka. Myszka. Drugi kawałek torcika? Królik. Królik. A na trzeci kto miał ochotę? Ptaszek. Tutaj mało widać. Krecik. Krecik. Misie szare, obydwa. I kochają się w tym misie
misia, misiami. Mogę miśka dawać. Mocno. O! Zapraszamy po jednym przedstawicielu z grupy do spróbowania miodu. Poprosimy Panie o pomoc, żeby wybrały jednego przedstawiciela. Ma łyżeczkę misio? Nie ma łyżeczki. A co mu pomaga? Języczek. I uwaga, mamy 5 misiów i misie zjadają miodek języczkiem. Zobaczymy, który misiek jest największym łakomczukiem. Uwaga, start! Zlizujemy miodek języczkiem. O, jaki słodziutki! He! Kto tu jest? No! Prosimy teraz wszystkie dzieci, żeby swoje misie bardzo mocno do siebie przytuliły. Bardzo mocno tulimy swoje misie. I złożymy takie przyrzeczenie w przedszkolu. Przyrzekamy, że zawsze przytulać będziemy wszystkie misie. Krzywdy im zrobić nie damy. Oraz, że urwane uszy i noski pięknie przykleimy i pamiętać o nich będziemy. Przyrzekamy. Przytulamy misie i od tej pory dbamy o misie, żeby nie zgubił ucha, oczka albo łapka. Tak? Złożone przyrzeczenie. A mój nie ma ogrodu. Jedna nóżka, druga nóżka, a to jest mój zadek. Kocham miodek, lubię miodek, pod brodą go pszczółeczka. Jedno łapcą, drugą łapcą, a kociąg mój.